Szczęść Boże, Agnieszka Kiedorowska. Zapraszam serdecznie na informacje dnia. Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. W Warszawie porozumienie w tej sprawie podpisała dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wczoraj Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Decyzja nie była jednomyślna. Przeciw zagłosowali Margaret Vestager i Frans Timmermans. Dziś w Warszawie szefowa Komisji Ursula von der Leyen poinformowała o przyjęciu polskiego KPO. Podkreśliła jednak, że wypłata środków będzie uzależniona m.in. od likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Pierwsza wypłata będzie możliwa, kiedy nowe prawo będzie wdrożone i spełni te warunki. Do końca 2023 roku Polska musi wykazać, że przywróciła zwolnionych sędziów. Prezydent Andrzej Duda wyraził satysfakcję, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym doprowadziła do porozumienia z Komisją Europejską. KPO prowadzić ma do stworzenia nowoczesnej gospodarki. Nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale chcemy przejść do nowoczesnej gospodarki. To przede wszystkim energetyka, która zapewnia ochronę klimatu, to energetyka, która jest skupiona na energooszczędności. Premier Mateusz Morawiecki liczy na poprawę relacji Polski z Komisją Europejską. Dobrze jest razem pracować w kierunku przyszłości, a zostawić za nami to, co nas dzieli. Wiem, że mamy w pani przewodniczącej przyjaciela, oddanego przyjaciela Europy. W ramach Funduszu Odbudowy Polska otrzymać ma prawie 36 miliardów euro w formie grantów i pożyczek. Jednak jak podkreśla politolog dr Marcin Kędzierski, akceptacja KPO to tylko pierwszy krok do wypłaty środków. Tę decyzję musi jeszcze poprzeć kwalifikowana większość w Radzie Unii Europejskiej 17 czerwca. No a Polska musi spełnić pewne kamienie milowe, które są zapisane w wytycznych Komisji Europejskiej. W październiku zeszłego roku szefowa komisji zażądała, aby w polskim KPO znalazło się zobowiązanie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To stanowisko Komisji Europejskiej znalazło się w prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj zajmował się nią Senat. Senatorowie wprowadzili 29 poprawek. Działania naprawcze związane z istnieniem instytucji o nazwie Izba Dyscyplinarna, która nie miała przymiotu sądu, muszą mieć charakter jednoznaczny i autentyczny. Poprawki opozycji zakładają unieważnienie wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej oraz odsunięcie od orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej bez możliwości przejścia w stan spoczynku. 33 kandydatów na sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym. Wieczorem Senat przegłosował ustawę. Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni poprawkom, ale poparli całą ustawę. Jak przekonuje prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Prawo i Sprawiedliwość poparło ustawę z poprawkami Senatu, aby przypodobać się Komisji Europejskiej. Chciałbym, żeby to było szczere, a nie była to tylko zasłona dymna na przyjazd pani von der Leyen. Jeżeli jest to szczere działanie, to zagłosują za tymi poprawkami w Sejmie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznacza, że PiS odrzuci w Sejmie poprawki opozycji. Wypracowaliśmy takie rozwiązania, które nie zaszkodzą w sposób istotny polskiemu sądownictwu, a rozwiążą pewien konflikt na tym etapie. I nie ma potrzeby do wprowadzać dodatkowych elementów, o których mówi Platforma Obywatelska. Senackie poprawki zaniepokoiły Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Zmiany naruszają konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziego. Niedopuszczalne jest unieważnienie wszystkich orzeczeń Izby Dyscyplinarnej. Rozwiązanie to istotnie destabilizuje obrót prawny, eliminując z niego szereg cieszących się przymiotem prawomocności orzeczeń. Wywiera rujnujący wpływ na powagę Sądu Najwyższego. Jak wskazuje profesor Tadeusz Marczak, Sejm może przyjąć część poprawek opozycji. Ustawa nie zakończy jednak wieloletniego sporu o praworządność w Polsce. Są głosy mówiące o tym, że biurokraci brukselscy mają w zanadrzu jeszcze jakieś szykany wobec Polski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zaopiniuje poprawki Senatu prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu 8 i 9 czerwca. Tymczasem wiele kontrowersji budzą inne ustalenia rządu z Komisją Europejską w sprawie KPO. Między innymi od 2024 roku podwyższone będą opłaty rejestracyjne za samochody spalinowe. Dwa lata później właściciele
właściciele aut na benzynę lub olej napędowy zaczną płacić nowy podatek. Takie rozwiązania podobają się lewicy. To będą jakieś dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych, ale z drugiej strony będą inwestycje w zielony transport publiczny, więc będzie alternatywa. Rzecznik rządu Piotr Miller uspokaja, że to jedynie propozycje. To są jedne z elementów, które są zapowiedziane jako elementy do debaty i do dyskusji, w jakim obszarze i w jakim wymiarze miałyby tego typu działania być podejmowane. Opodatkowanie pojazdów z silnikiem spalinowym ma torować drogę dla aut elektrycznych. Jednocześnie rzecznik rządu zaprzecza, aby KPO przewidywało wprowadzenie opłat na korzystanie z dróg krajowych i autostrad. Szefowa Komisji Europejskiej dziękowała dziś Polsce za przyjęcie ponad 3,5 miliona uchodźców wojennych. Odniosła się także do szantażu energetycznego ze strony Rosji. Podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej w Polsce nie mogło zabraknąć tematu Ukrainy. Najważniejsza w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę jest teraz solidarność, podkreślała Ursula von der Leyen. I want to thank the Polish people from the bottom of my heart. Dziękuję z całego serca Polakom za ich niesamowitą hojność. Historia nie zapomni waszej solidarności. Powitaliście ponad 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy z otwartymi ramionami. Otworzyliście swoje domy i serca. To wspaniały przykład dla całego świata. Unia Europejska włączyła się w to wsparcie jedynie na papierze. Komisja Europejska zaoferowała Polsce z unijnego budżetu zaledwie 144 miliony euro, ale jeszcze tych środków nie przekazała. Zwracamy się o wsparcie, bo jest to dla nas naturalne, skoro inne kraje, kiedy były poprzednie kryzysy związane z migracją do Europy, z uchodźcami, choćby z Syrii, otrzymywały wsparcie. Nawet kraje spoza Unii Europejskiej, takie jak Turcja, po to, żeby zatrzymać falę uchodźców, otrzymała miliardy euro. My gościmy przybyszów z Ukrainy w naszych domach. Nie zbudowaliśmy w Polsce obozów dla uchodźców. Otwarliśmy przed nimi nasze serca, nasze domy. Liczymy na to, że Europa będzie wobec nas solidarna. Z Warszawy popłynął dziś także apel o wsparcie Ukrainy w jej staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej. Wczoraj na ten temat podczas wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem i premierem Ukrainy. Chciałbym również w ich imieniu poprosić o jak najdalej idącą pomoc w wypracowaniu statusu dla Ukrainy, statusu kraju kandydującego. Bo na Ukrainie toczy się walka o wartości europejskie. Te wartości europejskie, którymi niektórzy dzisiaj lubią się zasłaniać, aby realizować swoje cele polityczne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odniosła się także do szantażu energetycznego ze strony Rosji. We do not accept this blackmailing. And this is why the European Commission has put forward. My nie akceptujemy takiego szantażu, dlatego Komisja Europejska zdecydowała się na wprowadzenie Repower EU. Chodzi o wypracowanie niezależności od rosyjskiego paliwa tak szybko, jak to możliwe. Chodzi tu o dywersyfikację, by odejść od uzależnienia od Rosji i pójść w kierunku innych dostawców. I w tym kontekście popieram dzisiejsze ogłoszenie OPEC, że zwiększą dostawy ropy naftowej, dlatego że dzięki temu nam będzie łatwiej zredukować i pozbyć się ropy naftowej z Rosji oraz skorzystać z innych źródeł na całym świecie. Ursula von der Leyen podkreślała, że bardzo ważnym elementem Repower EU są inwestycje w odnawialne źródła energii. Unia Europejska cały czas nie zamierza zrezygnować z planów transformacji energetycznej. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli 6. pakiet sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę z tego kraju. Tymczasem Rosja cały czas prowadzi zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Tak wyglądają okolice szkoły w Charkowie, która dziś została zbombardowana przez Rosjan. Wcześniej służyła jako schron dla ukraińskiej ludności. Byli tu ludzie, tutaj spali ludzie. Oni spędzili dzień w domu, a nocą bali się i przyszli się tu ukryć. Tak wygląda z kolei rzeczywistość mieszkańców Rubiżnego na wschodzie Ukrainy. W mieście nie ma prądu, wody ani gazu, a chłopaki wstają o 5:30 rano, przynoszą wodę, rąbią drewno i gotują na ognisku. Dają nam gorącą wodę, próbują nam ugotować jakieś gorące posiłki na obiad. Wieczorem znowu gorąca woda.
tu gotujemy jedzenie. W tych garnkach przygotowywane jest jedzenie. Prezydent Wołodymyr Zełenski apelował, że Ukraina musi się bronić przed niemal całą rosyjską armią. Podkreślał, że wszystkie rosyjskie formacje wojskowe znajdujące się w gotowości bojowej są zaangażowane w inwazję na Ukrainę. Obecnie około 20% naszego terytorium, prawie 125 tysięcy km kwadratowych, znajduje się pod kontrolą okupantów. To znacznie więcej niż powierzchnia wszystkich krajów Beneluksu łącznie. Prawie 300 tysięcy km kwadratowych jest skażone minami, niewybuchami. Prawie 12 milionów Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych, w tym ponad 5 milionów, głównie kobiet i dzieci, wyjechało za granicę. Wołodymyr Zełenski wskazywał, że linia frontu ciągnie się przez ponad 1000 kilometrów. Prezydent po raz kolejny zaapelował o zwiększenie sankcji nałożonych na Rosję z powodu wojny. Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli dziś po południu w Brukseli 6. pakiet sankcji wobec Rosji. Zakłada on embargo na import rosyjskiej ropy naftowej. Z pakietu wykreślono jednak patriarchę Cyryla, czego domagały się Węgry. Wcześniej unijni przywódcy uzgodnili, że do końca tego roku zrezygnują z 90% importu ropy z Rosji. Jeśli chcemy uderzyć w wojenną skrzynię Kremla, jeśli chcemy osuszyć wojenną skrzynię Putina, musimy pozbyć się naszej zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Pozbyliśmy się już węgla. Ciężko pracujemy teraz, aby zakazać do 90% rosyjskiej ropy. I musimy pozbyć się rosyjskiego gazu. Tymczasem Polska zapowiedziała, że przekaże Ukrainie ponad 50 sztuk armatohaubic Krab. Jak poinformował dziś jeden z dzienników, umowa opiewająca na około 3 miliardy złotych została podpisana w Kijowie, gdzie odbyły się konsultacje przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy. Wsparcie militarne dla Ukrainy zapowiedziała także Szwecja. Rząd proponuje, aby Szwecja wspomogła Ukrainę robotem 17, karabinem automatycznym 90 z amunicją, dodatkowymi 5000 sztuk broni przeciwpancernej i środkami finansowymi na fundusz na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych utworzony przez NATO. Oprócz broni Szwecja ma przekazać 578 milionów koron, czyli około 55 milionów euro, ukraińskiemu bankowi centralnemu na wsparcie sił zbrojnych oraz 60 milionów koron, czyli około 5 milionów 700 tysięcy euro, na fundusz NATO utworzony w celu wsparcia obrony Ukrainy. Niemcy, mimo obietnic, wciąż nie dostarczyły Ukrainie broni ciężkiej. Choć wczoraj w Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz obiecał, że Ukraina ma otrzymać 4 wyrzutnie rakietowe, nowoczesny system obrony powietrznej i nowoczesny radar śledzący. W Platformie Obywatelskiej trwa rywalizacja o młodych wyborców. Rafał Trzaskowski i Donald Tusk organizują spotkania z młodzieżą w ramach oddzielnych inicjatyw. Eksperci wskazują na drugie dno wewnętrznych tarć w Platformie. Rafał Trzaskowski dziś gościł w Krakowie, spotkał się z młodzieżą. To jest właśnie nasz cel, rozmowa o przyszłości. Chcemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób przedstawiać recepty na tę bardzo trudną sytuację, w której Polska się znalazła. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod koniec wakacji zorganizuje drugą edycję kampusu Polska Przyszłości. Wśród zapowiedzianych prelegentów są m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, publicysta Tomasz Terlikowski i były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Dołącz do nas. Już w sierpniu przyjedź do Olsztyna na kampus Polska Przyszłości. Zapraszam. Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy chce odebrać Platformie młodych wyborców, mówi politolog Bartosz Brzyski. A skierować właśnie pod swoje skrzydła, jako skrzydło Rafała Trzaskowskiego. Tymczasem kilka tygodni po ogłoszeniu kolejnej edycji kampusu, młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej związani z Donaldem Tuskiem zapowiedzieli serię debat dla młodzieży pod nazwą Meet Up, nowa generacja Platformy Obywatelskiej. Nasze meet upy to nie będzie akademia, to nie będzie szkoła. To będzie miejsce, gdzie będzie taki praktyczny warsztat liderski, bo chcemy obudzić liderów lokalnych. Głównym bohaterem i twarzą spotkań jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Pierwszy meetup odbędzie się 17 czerwca w Gołkowicach Górnych. Nowa generacja Platformy Obywatelskiej
Ja będę. Mam nadzieję, że ty też. Nieoficjalnie mówi się, że debaty Donalda Tuska są konkurencją dla kampusu Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zapewniają jednak, że zarówno szef Platformy i prezydent Warszawy dostali zaproszenia na obie imprezy. Tu nie ma rywalizacji, mówi poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO. To jest w 100% uzupełniające się inicjatywy. I choć Donald Tusk mówi o prezydencie Warszawy w samych superlatywach. Rafał Trzaskowski, prezydent naszej stolicy, stał się też symbolem tego, jak wielkie rzeczy można zrobić w tak dramatycznej sytuacji jak fala uchodźców z Ukrainy. To jednocześnie może go uznawać za zagrożenie. Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów prezydenckich przegrał z Andrzejem Dudą o włos. Jego znaczenie na arenie międzynarodowej cały czas rośnie i jest o wiele młodszy od Donalda Tuska. To daje mu przewagę wśród najmłodszych wyborców, zauważa socjolog dr Jerzy Żurko. Tusk ma bardzo złą opinię. A u młodzieży w szczególności złą opinię ma. Jednocześnie Rafał Trzaskowski zastanawia się nad swoją polityczną przyszłością. Przede mną poważna decyzja, czy powinienem wystartować w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Zdecydowałbym się na taki ruch, tylko jeśli miałoby to się przyczynić do wypracowania szerszego porozumienia opozycji. Z drugiej strony jest moja pasja, Warszawa. Rafał Trzaskowski, jeśli chce pozostać w PO, musi umacniać swoją pozycję m.in. wśród młodych. Poseł Kałużny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że Donald Tusk nie lubi konkurencji w szeregach partyjnych. Czy Płażyński, czy Olechowski, czy Rokita, wszystkich, których pozbywał się Tusk, to on nie pozbywał się, kiedy oni byli na szczycie, na fali. On odczekiwał i w odpowiednim momencie to robił, kiedy byli, nazwijmy to, słabsi politycznie, on był mocniejszy. I na pewno będzie próbował pozbyć się Rafała Trzaskowskiego. Nie sądzę, że teraz. Donald Tusk od wtorku w pełni może zaangażować się w politykę krajową. Już nie jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Mimo kierowania ludową międzynarodówką, od miesięcy jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami. Wewnętrzna rywalizacja w Platformie nie idzie w parze z propozycjami dla Polaków. Od miesięcy nie pojawiły się żadne systemowe propozycje programowe, z wyjątkiem doraźnych rozwiązań. Rząd wprowadzi powszechny system kaucyjny, który obejmie butelki szklane, plastikowe oraz puszki. Dzięki temu gospodarowanie odpadami będzie łatwiejsze. Nowy system kaucyjny obejmie 3 rodzaje opakowań, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Puszki aluminiowe wejdą do systemu do 1 litra, butelki szklane wielorazowego użytku i jednorazowego użytku do 1,5 litra oraz butelki z tworzywa sztucznego, czyli butelki PET do 3 litrów. Sklepy do 100 metrów kwadratowych będą wchodzić do systemu dobrowolnie, te większe będą do tego zobligowane. To będzie system, który dzięki swojej powszechności, dzięki objęciu wszystkich typów opakowań, będzie bardzo łatwy i przyjazny dla konsumenta. Zaznaczył ekspert Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste Filip Piotrowski. Wdrożenie takiego systemu pozwoli na skuteczniejsze gospodarowanie odpadami. Każdy konsument będzie mógł odzyskać pieniądze z kaucji. Każdy będzie mógł także spieniężyć znalezione puste opakowania, na przykład w lesie. By zwrócić butelkę do sklepu, nie będzie potrzebny paragon. Zapytaliśmy zarówno konsumentów, jak i sklepikarzy, co sądzą o nowym systemie kaucyjnym. Ja jestem świadoma tego, że będzie to wymagające dla nas klientów, żeby o tym pamiętać, żeby to ze sobą nosić. Mam nadzieję, że jest to skalkulowane i faktycznie środowisko na tym skorzysta, ale od czegoś trzeba zacząć. W zachodniej Europie lata wstecz, nawet 20 lat temu, są butelki zwrotne plastikowe, szklane, plastikowe. Jakoś ludzie potrafią się nauczyć, zwracać, jeździć i tak dalej, także to powinno moim zdaniem być. Na systemie kaucyjnym może skorzystać nie tylko środowisko, ale także przeciętny Polak, zaznacza burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski. To jest też wyjście do mieszkańców, którym na pewno nie będzie potrzeba podnosić cen za odpady komunalne, w których ogrom to były odpady opakowaniowe po napojach. Wiceminister Jacek Ozdoba podkreśla, że system nie spowoduje wzrostu cen napojów. System kaucyjny nie jest kosztem, tylko jest po prostu elementem związanym z opakowaniem, więc mówienie o jakikolwiek wzroście cen tutaj absolutnie jest chybione. Wysokość kaucji zostanie ustalona w rozporządzeniu w porozumieniu z branżą. System kaucyjny wejdzie w życie od przyszłego roku, ale okres przygotowawczy dla producentów i sprzedawców potrwa 2 lata. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.